Dla miłośników fantastyki, science fiction, gier planszowych i karcianych w Rudzie Śląskiej odbyło się niedawno nie lada wydarzenie. Mianowicie miejsce miał ogólnopolski konwent gier i fantastyki Rada Mitrilu, Mroczna Legenda. Podczas tego wydarzenia odbyły się wykłady m.in. o Wyspie Ognia i Lodu, czyli Islandii, demonach śląskich czy demonach i bogach Słowian. Średniowieczni rycerze dali pokaz walk i sztuki rycerskiej. Działo się działo. To pierwsza edycja tego wydarzenia. Skąd pomysł na tematykę fantazji? Pomysł wziął się z tego, że była to nasza pasja od zawsze. Każdy z nas pasjonował się fantastyką i tutaj blisko brakowało czegoś takiego, brakowało nam takiej imprezy. Postanowiliśmy sami ją zorganizować. Co wy wiecie o graniu? Lubicie komputery i gry wideo? Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądał i działał pierwszy komputer? W Katowickiej Filharmonii Melomani i maniacy gier komputerowych mieli ostatnio niebywałą okazję usłyszeć muzykę z gier komputerowych, filmów i seriali w wydaniu instrumentalnym oraz obejrzeć wystawę starych zabytkowych komputerów i konsol. Czy spośród prezentowanych utworów jest taki, który szczególnie Pan lubi? Jeśli tak, to dlaczego akurat ten? Bardzo, ale to bardzo podoba mi się Captain Hook, czyli Flight to Neverland. Jest to przepiękna muzyka, trudno mi jest wytłumaczyć dlaczego, jest to po raz napisane znakomicie. Druga sprawa, temat jest, chwyta mnie za serce, tak? Więc naprawdę słuchając czy grając ten utwór dosłownie latam. Tak, podobał mi się film, zresztą zrobił Williamson, polecam. Gdy widzę słodycę, to kwicę. Nie mam już do ciebie siły, przecież to nie jest Zakopałe. Przestań wprowadzać ludzi w błąd. Zespół Zakopower to jedna z bardziej rozpoznawalnych krajowych grup muzycznych, której charakterystyczne melodie od kilku lat sięgają czołówek list przebojów. Podhalański zespół z powodzeniem połączył folk, pop i rockowe brzmienia, a nawet ma na swoim koncie płytę kolędową, z której materiał mieliśmy ostatnio okazję usłyszeć na wyjątkowym koncercie w sosnowieckim klubie Muza. Było naprawdę wspaniale, a magia świąt unosiła się w powietrzu. Rock, folk i pop. Jaka jest recepta na tak udane połączenie tych trzech różnych styli muzycznych? Nie mam pojęcia, nie wiem. Z muzyką jest tak, że gra się to, co się czuje. Nie ma recept, nie ma jakiegoś... Trudno jest cokolwiek zaplanować i wymyślić w taki sposób, żeby potem to komuś przekazać, powiedzieć, jak to ma zrobić. Trzeba grać tak, jak człowiek odpowiada serce, jak człowiek czuje. Nie ma jakiejś jednoznacznej recepty na to, jak odciągnąć sukces w danym nurcie muzycznym. Lubicie operę? Jeśli tak, to operetka z humorem w wykonaniu Teatru Muzycznego Costello z pewnością przypadnie Wam do gustu. Największe przeboje musicalowe oraz utwory operetkowe w wykonaniu Nairy Iwezian oraz Tomasza Białka to nie lada smaczek dla słuchaczy, gdyż jest to jeden z najlepszych duetów operetkowych w Polsce. Co ważne, widz jest nie tylko odbiorcą, ale i czynnym uczestnikiem występu. Widowisko dodatkowo ubarwił występ zdolnej pary tanecznej, której umiejętności zachwyciły zgromadzoną publikę. Porywacie widzów do wspólnego śpiewu, a repertuar operetkowy nie jest zbyt łatwy. W odbiorze od strony widza repertuar operetkowy w porównaniu z operą, z muzyką operową jest na pewno łatwiejszy. Jakby więcej ma wielbicieli, lżejszy jest w odbiorze. A jeżeli chodzi o śpiewanie, trzeba mieć wykształcenie muzyczne na pewno, technikę śpiewu, i to jest podstawa do wykonywania takiej muzyki. Co jest, Siamajdy? Może macie ochotę na trochę sportu? Fani niebieskich szczypiornistów mogli podziwiać ostatnio ich zmagania z zespołem z Gdyni. Mecz KPR Ruch Chorzów kontra AZS Gdańsk zapewnił kibicom wiele emocji. Mecz był wyrównany, zespoły dawały z siebie wiele, by wygrać, o czym świadczy chociażby przyznanie 13 dwuminutowych kar. Ostatecznie z wygranej cieszyły się gdańszczanki. W Miejskim Domu Kultury Batory w Chorzowie odbył się koncert kolęd i piosenek świątecznych w wykonaniu Gimnazjum nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 32. Występ uświetnił popis zespołu pieśni i tańca Chorzów, a gwiazdą wieczoru była formacja muzyczna The Silver, która wykonała dwie
autorskie pastorałki. Podczas tego wydarzenia odbyła się również aukcja charytatywna. Znane kolędy w dobrym wykonaniu, co można przez to zrozumieć? Utalentowana młodzież i dzieci ze szkoły podstawowej, które z sercem śpiewają dla szczytnego celu.